Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kikoff. Dzisiaj odcinek w cyklu Football Factory poświęcony pewnemu klubowi, ale też myślę w dużej mierze pewnemu trenerowi, który notował w swojej karierze różnego rodzaju wzloty. Te wzloty tak naprawdę miały najwyższy pułap nie w Premier League, a w Lidze Szkockiej. Mowa oczywiście o Brendanie Rogersie, jego pracy w Celticu, jego pracy wcześniej w Liverpoolu, jego świetnej pracy w Swansea. I jego bardzo dobrej pracy w Leicester City, bo o tym klubie dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać, klubie, który wydawało nam się jeszcze jakiś czas temu, że będzie naturalnym kandydatem do tego, żeby sezon w sezon naciskać, deptać po piętach tym wielkim, żeby spróbować może nie powalczyć o mistrzostwo, jak to się cudownie stało za kadencji Claudio Ranieriego. Ale mimo wszystko być w okolicach top 4. Wiemy, że Leicester City było bardzo blisko dwa razy tego, by zagrać w Lidze Mistrzów za kadencji Brendana Rogersa. To się nie udało. Co takiego stało się z klubem, który właściwie sezon w sezon miał się bić o europejskie puchary, że okupuje dno tabeli, ma najgorszą defensywę w czterech zawodowych ligach w Anglii, a od początku poprzedniego sezonu stracił najwięcej bramek po stałych fragmentach gry, nie potrafi bronić, ma pojedyncze przebłyski, bardzo fajnie ujął to Michael Cox, którego być może znacie jako świetnego analityka, ale też autora książki o historii ewolucji Premier League, bo on napisał takie zdanie, że właściwie cała gra Leicester dzisiaj, jeśli coś w niej dobrego się pojawia, to pojawia się w kwestiach indywidualnych umiejętności piłkarzy i myślę, że miał przede wszystkim tutaj z tyłu głowy Jamesa Madisona, który dzisiaj może być takim piłkarzem w Leicester City cierpiącym. Ale po kolei, przejdźmy sobie przez cały ten proces. Claudio Ranieri po kilku porażkach w 2017 roku Stracił posadę, to był, to był luty, stracił też status boga, to znaczy może go dożywotnie nie stracił, ale mimo, że ten status boga miał na King Power Stadium, właściciele nie zawahali się go zwolnić. I teraz być może nawet kiedy oglądacie ten film, Brendan Rogers nie jest już menedżerem Leicester City. Przypomina się analogiczna sytuacja z czasów, kiedy prowadził jeszcze Liverpool i wówczas... W tym, że Liverpoolu był żegnany przez właścicieli, właśnie kiedy pojawiła się przerwa na reprezentację. On sam po tej bardzo dotkliwej, bolesnej porażce z Tottenhamem 2 do 6 powiedział, że w zasadzie nie wie, jakie będą jego losy, natomiast bardzo dobrze zna piłkarski biznes i wie, że te losy trenerów, którzy nie potrafią dawać punktów, nie potrafią dawać zwycięstw są często losami przesądzonymi i użył tam takiego słowa restart, ale do końca nie wiemy w jakim kontekście, czy restartu potrzebuje ta drużyna już podwodzą nowego trenera. Ja szczerze mówiąc trochę jestem zaniepokojony czytając fora kibiców Leicester City, bo ten Rodgers, który no jawił się jako jeden z większych talentów menedżerskich na wyspach, przymierzany do największych klubów w Anglii to wielokrotnie, no zresztą prowadził Liverpool, to jest wielki klub, Dostał pracę w Leicester City po sukcesach w Celticu, to jednak jest ofensywna myśl szkoleniowa. A ci kibice na forach mówią: Niech przyjdzie teraz mm, Shondaisz i niech to, niech to poukłada. Nie jest to moim zdaniem dobry kierunek rozwoju dla Leicester City. Zwłaszcza przy parametrach tych zawodników, którzy, którzy tam się znajdują, którzy są nauczeni przez ostatnie lata grać w futbol ofensywny w tej drużynie, która od dymisji Klaudy Ranieriego i od słynnego, spektakularnego mistrzostwa dla Leicester bardzo mocno się... Zmieniła, bo przecież nie ma już takich ikon w tym klubie. Nie ma Riada Mareza, nie ma N'Golo Kante, odszedł niedawno Kasper Schmeichel, jest jeszcze Jamie Wardi, ale nie gra już w takim wymiarze, w jakim mógłby grać wcześniej i nie daje już tej drużynie tyle, co kiedyś, zresztą sam Brendan Rogers powiedział, to nie jest ten sam Jamie Wardi co 5 lat temu i nie możemy od niego tego wymagać. To właśnie po tej nieudanej przygodzie Claude'a Piuela z Leicester City, Brandon Rogers rewitalizował, odświeżył formę Jamie'ego Wardiego i sprawił, że ikona King Power Stadium została. Nie tylko została w Leicester, ale też strzelała bardzo ważne gole w tych pogoniach za Champions League traconych na ostatniej prostej. Mamy zatem analogię do Claudio Ranieri'ego po kilku porażkach i jednym zdobytym punkcie, czyli najgorszym starcie od początku lat 80. w lidze, jeśli chodzi o Leicester City. Jest sytuacja bardzo zła. Mnie się przypomina od razu przygoda Franka de Bura na Selhurst Park, kiedy prowadził Crystal Palace i, i tam wówczas musiał przyjść Roy Hodgson, żeby to uratować. Tam ten sezon oczywiście się udało uratować. Dzięki temu manewrowi pozostali w Premier League piłkarze Crystal Palace, ale żeby nie szukać analogii w innym mieście to wystarczy poszukać analogii w Leicester, bo przecież tam Nigel Pearson po fantastycznej pracy, jaką wykonał ze swoim zespołem w Championship ty, tym niesamowitym awansie który tchnął nadzieję w całe miasto, że znowu będzie elita piłkarska przyjeżdżać na, na King Power Stadium później były bardzo duże turbulencje w pierwszym sezonie i ja pamiętam ten okres doskonale, bo miałem okazję wówczas odwiedzić Marcina Wasilewskiego, on mówi, wiesz, my naprawdę gramy dobrą piłkę, ale brakuje nam strasznie szczęścia. Jak to szczęście do nas wróci, jak zaczniemy wykorzystywać sytuację, między innymi wtedy właśnie Jamie Vardy, o niego chodziło, to, to myślę, że spokojnie się utrzymamy. Spokojnie nie było, ale wiosna była bardzo efektowna, było to, była ta great escape, którą wszyscy pamiętamy, no a później wiemy, co się wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi o Rodgersa, nie wiem, czy właściciele to wytrzymają, ponieważ klub jest w zupełnie innym miejscu niż był w tamtym okresie. Kiedy jesteś po awansie dopiero z Championship, to inaczej podchodzisz do, do futbolu, a inaczej podchodzisz, kiedy jeszcze masz z tyłu głowy mistrzostwo i batalię o Champions League. Tak więc myślę, że Brendan Rodgers pokazuje swoją pracą na Wyspach, że jest w stanie dojść do pewnego określonego poziomu z drużynami, ta praca jego przynosi owoce, przynosi ofensywny, fajny styl, przynosi ciekawe rozwiązania taktyczne, ta cała y, kultura swonzy lony, czyli swonzy grającej pod wodzą Brendana Rogersa, niezwykle efektowny futbol opierający się na posiadaniu piłki, na wymianie niezliczonej y, liczby podań, to, to wszystko mamy z tyłu głowy, ale coś jest w Rogersie, jakiś defekt, być może nieumiejętność takiego charyzmatycznego trzymania drużyny w ryzach przez kilka sezonów i popchnięcia jej do sukcesów bo cały czas będę się upierał, że szanuję sukcesy Rodgersa w Celticu Glasgow, ale sorry, na to, to nie ma żadnego przełożenia na, na Premier League, dlatego że mówimy o zupełnie, zupełnie innym poziomie I, i oczywiście Celtic stracił po odejściu Rodgersa, bo wiemy, że później pod wodzą Gerarda i Celtic zdetronizowali w Szkocji, ale tutaj Skupiając się tylko na lidze angielskiej, Lester po prostu jest zespołem, któremu brakuje bardzo dużo pewności siebie. Mówił Rogers o tym, że w starciu z Tottenhamem ta pewność siebie była w kilku momentach tego meczu, kiedy lisy kiedy Lisy prowadziły, później kiedy doprowadziły do remisu i wydawało się, że ten mecz jest taki na styku. Oczywiście możemy zrzucić to na karb absurdalnie dobrego występu Sona, który wszedł, zamiatał te bramki w ogóle są jakieś kosmiczne, zdobyte przez Korańczyka, zwłaszcza te, te dwie pierwsze. Natomiast no, błędy w defensywie, błąd błędem poganiany przez graczy Leicester City nie ma też takiego lidera z prawdziwego zdarzenia. Mam wrażenie, że kiedyś tych liderów było wręcz kilku, bo był Schmeichel, był Mares, był Kante, był Vardy, każdy brał na siebie odpowiedzialność. Były bardzo silne osobowości, bardzo silne jednostki w defensywie, bo taką jednostką był czy Christian Fuchs, przede wszystkim Wes Morgan, który był kapitanem zespołu. Dzisiaj takich ludzi tutaj nie widzę. To są pojedyncze przebłyski tylemansa to są przebłyski Jamesa Madisona, który przerasta tę drużynę. Ten przód jest dla mnie wciąż taki nijaki, niby na papierze ta drużyna wygląda całkiem solidnie i mimo tego, że nie dokonała wielu wzmocnień, ona wciąż całkiem nieźle wygląda, jeśli rozpiszemy sobie ten skład na papierze. Ale jednak mimo wszystko brakuje mi tutaj. Brakuje mi tutaj takiego spoiwa, kogoś z charakterem, kogoś, kto poderwie kolegów do walki nawet nie w trudnych momentach, tylko w takim momencie, kiedy mamy dwa-dwa na Tottenhamie do przerwy i panowie, co z tym robimy w drugiej połowie? Ten plan, się, ten plan się sypie szkolne, dziecinne, wręcz błędy obrońców sprawiają, że nie da się tak zbudować drużyny, bo nie ma ta drużyna po prostu odpowiednich tyłów i. I będziemy miała kłopoty z pozostaniem w Premier League, jeśli dalej to tak będzie wyglądać. Stąd rozumiem podejście kibiców Leicester City. Dajcie nam Szona Dajsa, on to wszystko poukłada. Będziemy 0-0 remisować, 1-0 może wygramy jakiś mecz i, i stopniowo zaczniemy się w tej tabeli ligowej. 5, 5 w górę. Wiemy, że Rogers nie miał zbyt wielu pieniędzy na transfery. Wiemy, że też klub jakiś czas temu zainwestował w bardzo piękny, nowoczesny ośrodek treningowy. Wydawało się, że to jest taki punkt zwrotny w tej nowej historii Leicester City, kiedy ten klub po prostu pójdzie do góry, będzie wychowywał kolejne pokolenia świetnych piłkarzy, będzie miał pieniądze na transfery, ponieważ wszedł na inną półkę, jeśli chodzi o Pozycję, postrzeganie go w Premier League, ale nic takiego się nie stało, i w tym sezonie naprawdę wygląda to bardzo słabo. Brendan Rodgers zresztą trzyma się wąskiej grupy piłkarzy, niewielu zmian dokonuje. Widać, że nie ma takiego wielkiego zaufania i szerokiej ławki rezerwowych, tylko 12 zmian dokonał od początku sezonu przed tą kolejką, przed tym meczem z Tottenhamem, więc też nie ma za bardzo kim nawet postraszyć z ławki rezerwowych. I, i widać też po jego mowie ciała, że ta reakcja w trakcie meczu. No nie jest na, należyta. Widziałem, jak dziękował piłkarzom po ostatnim gwizdku Brendan Rodgers i to wyglądało mi na gościa, który e, zostanie za chwilę poddany egzekucji. Top, jak mówią na właściciela Leicester City, syna, który, który za, zastąpił pana Wichaja, tragicznie, tragicznie zmarłego, bo ten klub to w ostatnich latach historię bardzo radosna, ale też historię smutna, jak wiecie. E, myślę, że e, to, że nie ma takiego publicznego wsparcia dla Brendana Rodgersa, że on sam nie wie do końca, czy to wsparcie ma, bo to też głośno wyraził, to pokazuje, że raczej rozglądają się za, za nowym szkoleniowcem. Ale moim zdaniem Lester nie potrzebuje Szona Dajsa. Lester potrzebuje kogoś takiego, jak był Graham Potter w Brighton. Wiemy, że Grama Pottera już tam, już tam nie ma. Więc zwykło się mawiać, że ryba psuje się od głowy, ale tutaj akurat zarządzanie klubem, myślę, jest mądre tutaj ryba się psuje od ogona czyli od defensywy te, te liczby są porażające zresztą jeden punkt zdobyty w tych pierwszych kilku kolejkach to jest w dużej mierze w największej mierze wina defensywy jeśli chodzi o kreowanie, tutaj jeszcze te sytuacje są stwarzane ale też ze skutecznością jest kiepsko, bo nie ma Leicester City jednego, nie ma kogoś takiego jak Jamie Vardy w swojej najwyższej, najwyższej dyspozycji I jeszcze nigdy w historii ich występów w Premier League nie zdarzyło się, by Leicester City na tym etapie sezonu nie odniosło zwycięstwa. Już porażka z Brighton sprawiła, że to był najgorszy start od 1983 roku. Więc najstarsi górale z Leicester nie pamiętają, nie pamiętają takich rzeczy. Rogers to jest trener, który zawsze starał się być wierny pewnej filozofii, już trochę o tym mówiłem o tej filozofii filozofii pięknej gry. Być może trochę stał się też tego niewolnikiem, że nie potrafi sobie w głowie przekształcić tej taktyki na coś zupełnie innego, na coś takiego, co sprawi, że piłkarze troszkę osiądą z tyłu, zaczekają, będą próbowali kontrować w dużej mierze Leicester City w taki sposób zdobyło Mistrzostwo Anglii grając bardzo prostymi środkami ale wiemy, że jeśli trener chce, żeby drużyna miała posiadanie na pograniczu 50, 55, 60% w trakcie meczu to to posiadanie czasami jest przereklamowane, zwłaszcza kiedy nie wiesz co z tym zrobić w strefie, strefie ataku. Zatem jest Leicester City zespołem, który w tym sezonie nie wygrał meczu Premier League jest zespołem, który Totalnie zawodzi swoich fanów i widzę, że oni mają trochę współczucia dla Rogersa poprzez to, o czym jeszcze pamiętają, co sobie są w stanie odwinąć z, z głowy, gdzieś tam z pamięci tej, tej najświeższej. Mówimy o drużynie, która niedawno zdobyła, przecież całkiem niedawno zdobyła Puchar Anglii drużynie, która dobrze radziła sobie w europejskich Pucharach. W, jeśli chodzi o, o ostatnie lata to, to naprawdę nie jest przypadkowy zespół I mówię raz jeszcze, chciałbym żeby to wybrzmiało Że mimo braku spektakularnych transferów Tak jak to miało miejsce w przypadku kilku innych klubów Premier League Cały czas Brendan Rodgers dysponuje bardzo mocną kadrą Z której można na pewno ulepić fajną jedenastkę Ale brakuje mi tutaj postaci Brakuje mi tu postaci, które mają charyzmę być może Jamie Vardy i ta jego pozycja w zespole, kiedy piłkarze widzą, że on nie zaczyna meczu w wyjściowym składzie, też troszeczkę osłabia. Oczywiście on jest ikoną, jest legendą, ale coś się ewidentnie w Leicester kończy. Ja jestem sam ciekaw, jaką decyzję podejmie właściciel Leicester City. Mam nadzieję tylko, że jeśli faktycznie chce zwolnić Brendana Rodgersa, to to nie będzie zwolnienie dla zwolnienia. I zastąpienie go kimś, kto po prostu będzie rozpaczliwie ratował zespół przed spadkiem, tylko mm, długofalowe myślenie i, i, i coś takiego, co, co sprawi, że będziemy świadkami kontynuacji, jednak pewnej, pewnej myśli która tam się pojawiła. Szkoda byłoby na pewno tego klubu, gdyby spadł z Premier League, ale wiemy, że nie takie historie pisały się na naszych oczach. Wystarczy podać przykład Leeds United, które grało w Lidze Mistrzów, a później przez 16 lat pukało do bram Premier League, czy Nottingham Forest, które niedawno po bardzo długiej banicji, po bardzo długiej przerwie wróciło do, do angielskiej elity, więc e, kluby czasami jak idą bardzo wysoko w górę, to nie myślą już o tym przykrym, co może je spotkać, a Leicester City to jest drużyna, która, to jest klub, który na pewno w ostatnich latach był jednym z najmocniejszych w rozgrywkach Premier League. Każdy, kto grał przeciwko Leicester, musiał się liczyć z tym, że, że takie spotkanie przegra. Dzisiaj Leicester stało się chłopcem dobicia pięć bramek przyjętych od Brighton, 6 bramek przyjętych od Tottenhamu. To naprawdę są, są wyniki, powiedziałbym, spektakularnie. Złe. Patrzę sobie na kalendarz na, te, na tych rywali, którzy czekają Leicester City w najbliższym czasie. No i tam teoretycznie, czysto teoretycznie trochę się uspokoiło, bo na początku października mają, mają Nottingham Forest, później mają Bournemouth, później mają Crystal Palace, Leeds, Wilki, a więc wiemy, że ten początek rozgrywek był dla nich bardzo, bardzo trudny, ale. Ja bym mimo wszystko jednak y, nie szukał tutaj już łatwych rywali dla Leicester City. W tej chwili, jak jesteś czerwoną latarnią ligi, jesteś na ostatnim miejscu, to właściwie nie masz, nie masz mm, łatwego przeciwnika przed sobą. Także y, przypominam raz jeszcze. Defensywka do poprawy. Najgorsza defensywa w kraju, jeśli chodzi o zabodową piłkę. Stałe fragmenty. No, trzeba się umieć nauczyć przed tym bronić. To jest wielki kamień do ogródka Brendana Rodgersa, bo bo jednak to, to od menedżera bardzo dużo zależy, zarówno ofensywne wykorzystanie rzutów wolnych i rzutów rożnych. Widzieliśmy stały fragment gry rozegrany przez Tottenham przy golu Harego Keina, to, to był po prostu majstersztyk. Gdzie byli obrońcy? Leicester City spali. Uważam też, że e, jednak dużą bezczelnością jest granie bez bramkarza. Przepraszam, że tak surowo, ale... Ale Kasper Schmeichel to była jakość, nawet jak popełniał błędy, to mimo, że one mu się w, końcu, w końcowej fazie jego kariery na King Power 1 zdarzały coraz częściej, to jednak był to bramkarz dający jakość i potrafiący wybronić mecze Leicester City. Teraz Leicester City musi po prostu poszukać lepszego bramkarza, bo na pewno to jest klub, na który, który na to stać. Więc dużo, dużo jest tych elementów, dużo, do, dużo przemyśleń. Skłaniam się ku temu, że Rogers straci pracę. Będę zaskoczony, jeśli tak się nie stanie. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, co sądzicie na temat gry Lisów Brendana Rogersa i czy waszym zdaniem to jest kandydat do spadku. Ja tradycyjnie na koniec vloga. Jak to będzie już teraz w zwyczaju, Chciałem po podziękować m, tym patronom kanału, bo przypominam, że można oczywiście wspierać kanał Kików na Patronite, którzy są bardzo hojni i zdecydowali się wykupić najwyższy próg wsparcia, czyli Tomek Lasak, e, Filip Stadnicki, Dariusz Waligórski, Daniel Kudła, Tomasz Wojtaszyk, Dawid Sommer, Jarosław Bober, Andrzej Rafalski, Marek Wójcik, Maciej Aleksandrowicz i Zbigniew Stanowski. Dla wszystkich patronów, o czym mówiłem na live, będą wysłane książki, bagno z dedykacją. Zgłaszajcie się tylko na maila, bo dostałem na razie chyba od czterech osób. A napisałem o tym już i na Patronite, i mówiłem kilka razy na kanale. Także myślę, że warto, warto mieć tutaj świeżutkie, prosto z drukarni e, książeczki, bagno z dedykacją dla kogoś z waszych bliskich lub dla was, dla was samych. Trzymajcie się, życzę wam miłej niedzieli. i Śledzimy rozgrywki Premier League oczywiście i patrzymy w kierunku Leicester City, co tam się będzie działo. Pamiętam, że Claudio Ranieri, jego właściciele wsparli, bo ten brak wsparcia dla Rogersa nie musi niczego oznaczać. Wsparli właściciele, przyjechali na trening, powiedzieli, że ma ich poparcie, a chyba tydzień później już go nie było w robocie. Tak to bywa. a Brenda Rogers też podoba mi się to jego zdanie o tym. Powiedział coś takiego: Jestem długo w piłkarskim biznesie i wiem jak to działa, jakąkolwiek decyzję podejmą właściciele, ja ją uszanuję. I to jest bardzo, bardzo duża klasa. Na pewno Rogers nie będzie bezrobotnym trenerem zbyt długo, nawet jeśli straci pracę, ale myślę, że jego pozycja na tym angielskim rynku bardzo, bardzo mocno osłabnie i już te wielkie kluby raczej w jego kierunku spoglądać nie będą. Cześć.